Chyba każdy fan skoków zastanawiał się kiedyś, jak właściwie zostaje się skoczkiem narciarskim. W jakim wieku należy zacząć treningi, jak te treningi wyglądają, w jakim wieku oddaje się pierwsze skoki i na jak dużych obiektach. Jak wygląda dieta skoczka narciarskiego? Tego wszystkiego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Aby zostać skoczkiem zdobywającym sukcesy na miarę Pucharu Świata, trzeba zacząć poważne treningi w wieku maksymalnie 7-8 lat. Przy czym oczywiście zalecane jest trenowanie już w młodszym wieku. Im szybciej zacznie się trenować, tym większe są szanse na przyszły sukces. Tak naprawdę lekkie treningi poza skocznią, przygotowujące do pierwszych skoków, można zacząć już w wieku 4 lat. Na czym powinny polegać ćwiczenia w tak młodym wieku? Przede wszystkim chodzi o rozciąganie mięśni. Skoczek musi być dobrze wygimnastykowany, dlatego najmłodsi powinni skupić się przede wszystkim na ćwiczeniach rozciągających nogi, ale również pozostałe partie ciała, tak aby powstał jak najbardziej wytrzymały i rozciągnięty układ mięśniowy. Kolejnym krokiem po ćwiczeniach rozciągających powinny być ćwiczenia akrobatyczne i wytrzymałościowe. Na tym etapie rozwoju młodego skoczka wskazane jest m.in. bieganie, mające na celu wzmocnienie nóg, oraz pływanie, które wzmacnia cały układ mięśniowy. Ważne jest również, aby przyszły skoczek potrafił utrzymać równowagę, dlatego ćwiczenia, które pomagają w tym aspekcie, są także niezbędne do prawidłowego rozwoju. Ćwiczeń na utrzymanie równowagi i poprawę koordynacji ruchowej jest całe mnóstwo, a jedno z najprostszych to po prostu stanie jak najdłużej na jednej nodze. Tego typu ćwiczenia można też wykonywać z piłką gimnastyczną. Gdy wszystkie te ćwiczenia są już wykonywane od dłuższego czasu, młody skoczek jest już prawdopodobnie gotowy na swoje pierwsze próby na skoczni. Jednak zanim one nastąpią, należy wypracować przynajmniej tymczasową pozycję najazdową, aby było wiadomo, jak zachować się po puszczeniu belki startowej. Po przećwiczeniu pozycji najazdowej oraz wyjścia z progu, skoczek może oddać swoją pierwszą próbę na skoczni o punkcie K umiejscowionym mniej więcej na 10 metrze. Wielkość skoczni może się minimalnie różnić w zależności od ośrodka narciarskiego dysponującego tak małymi obiektami do szkolenia najmłodszych. Pierwsze skoki mają na celu przede wszystkim ukształtowanie najodpowiedniejszej pozycji najazdowej, ale ważne jest również wyczucie momentu wyjścia z progu oraz przełamywanie obaw przed pierwszymi skokami. Gdy świeżo upieczony skoczek nabierze już pewności siebie i nie będzie czuł obaw przed oddaniem skoku, należy zająć się kształtowaniem jego techniki lotu. Na tym etapie zaczyna mieć również znaczenie dieta, która potrafi być bardzo różna wśród skoczków. Oczywistym jest jednak, że nie należy jeść tłustych potraw. Ważne jest za to jedzenie lekkich posiłków obfitych w warzywa. Niektórzy skoczkowie, mający problem ze zrzuceniem zbędnych kilogramów, postanawiają również zrezygnować z jedzenia kolacji, jednak w tak młodym wieku nie jest to wskazane. Wracając jednak do techniki lotu, kształtowanie jej zaczyna się od treningów polegających na przetrzymaniu przez trenera w pozycji poziomej skoczka, który stara się przybrać jak najbardziej aerodynamiczną pozycję. Jeżeli jest taka możliwość, bardzo dobrym sposobem doskonalenia techniki lotu jest skorzystanie z tunelu aerodynamicznego. Jedyny taki tunel dostępny w Polsce znajduje się w Warszawie. Gdy skoczek jest już dobrze przygotowany, może rozpocząć treningi na nieco większych skoczniach, gdzie coraz większe znaczenie będzie odgrywała faza lotu. Najczęściej w wieku około 7-8 lat młodzi skoczkowie zaczynają skakać na obiektach, gdzie punkt K wynosi 30-40 metrów. Na tego typu obiektach często zostają bardzo długo, ponieważ dla tak młodych zawodników jest to wystarczająca wielkość skoczni, aby ćwiczyć każdy punkt skoku, od pozycji najazdowej, przez moment wyjścia z progu i fazę lotu, aż po lądowanie. W nieco starszym wieku skoczkowie zaczynają zaznajamiać się z większymi obiektami, na przykład K70. Jednak stałe treningi dalej mają miejsce na nieco mniejszych obiektach, a przechodzenie na większe odbywa się stopniowo i powoli. W wieku powyżej 10 lat skoczek powinien być gotowy na swoje pierwsze próby na obiekcie normalnym, czyli K90. W tym czasie przenosi się już stałe treningi z obiektów 40-metrowych na nieco większe. Im większy obiekt, tym większe możliwości ćwiczenia pozycji w locie, która jest bardzo ważna. Kiedy więc skoczek jest gotowy, aby oddać swoje pierwsze skoki na skoczni dużej, czyli obiekcie o punkcie K ustanowionym mniej więcej na 120 metrze? Jest to sprawa dość indywidualna i zawodnicy zaczynają swoją przygodę z tymi skoczniami w różnym wieku.
Jednak tacy skoczkowie jak Klemens Murańka czy chociażby Kamil Stoch już w wieku 12 lat skakali na skocznika 120 w Zakopanem i przekraczali na niej granicę 120 metrów. Zatem prawdopodobnie debiutowali na tej skoczni jeszcze wcześniej. Być może nie mieli jeszcze skończonych 12 lat. Są jednak skoczkowie, dla których przejście na tak duże obiekty jest bardzo trudne i następuje to czasami dopiero w wieku 13-14 lat. Jest to dobry moment, aby młody skoczek zadebiutował w zawodach rangi FIS. Aby zawodnik mógł się dostać do Pucharu Świata, musi mieć na koncie przynajmniej jeden punkt Pucharu Kontynentalnego, czyli można powiedzieć drugiej ligi skoków. Natomiast żeby wystartować w Pucharze Kontynentalnym, potrzebny jest przynajmniej jeden punkt zdobyty w FIS Cupie, czyli tak zwanej trzeciej lidze. Do zawodów rangi FIS Cup trener kadry może zgłosić dowolnych zawodników, nawet jeżeli do tej pory nie brali udziału w żadnych oficjalnych zawodach. Konkursy tej rangi są początkiem kariery dla każdego skoczka narciarskiego. Od wyników uzyskanych w tych konkursach zależy dalszy rozwój jego kariery i to, czy będzie mógł startować w zawodach wyższej rangi. Poprzez starty w konkursach zawodnik nabiera również doświadczenia i przyzwyczaja się do stresu, który w mniejszym lub większym stopniu towarzyszy każdemu skoczkowi przed oddaniem swojej próby. Na tym etapie pomocny może się również okazać psycholog, z którym to coraz częściej zdarza się skoczkom współpracować. W skokach narciarskich psychika odgrywa bardzo ważną rolę, więc nie jest to wcale zaskakujące, że coraz więcej zawodników sięga po tego rodzaju pomoc. Nowoczesne obiekty treningowe i doświadczony sztab szkoleniowy z trenerem na czele to bardzo ważne elementy na drodze do sukcesu w tym sporcie. Jednak na tym etapie rozwoju to, jak dalej młody skoczek pokieruje swoją karierą, zależy już tak naprawdę tylko od niego. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam do oglądania poprzednich. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A na razie, do usłyszenia.